Cześć wszystkim, znowu Panio 7. Dzisiaj sobie znowu zagramy w Robocrafta. Teraz razem trochę inna konstrukcja. Jeszcze... Tak, troszkę eksperymentowałem w jakimś czasie. Przez większość gry w sumie grałem tylko jednym robotem. Moim Armored Blobem. Przy okazji, jak widzicie od ostatniego filmu, trochę mu poupgrade'owałem części. Ale mniejsza to. Dzisiaj chciałem wam pogasać... Tak, Camp Bota. Camp... Bot. To taki typowy snajper. Zamontowałem w nim 6 railgunów. Mark, w sumie nie pamiętam. Nogi są Mark 6 i Mark 8, więc pewnie coś koło 8 tiera wszystko jest. Więc zamontowałem w nim 6 railgunów. Kompletnie nie szczypałem się z jakąkolwiek obroną. Poza tym 5 nóżek. Dochodzenia po ciężkich terenie oraz dodatkowy napęd skrzydła. Pozwalają one się całkiem szybko przemieszczać, znacznie szybciej niż nóżki i również całkiem trudne miejsca się dostawać. No, a poza tym widzicie zero tarcz. W ogóle się nie mówiłem, żeby jakoś porządnie obbudować tutaj wszystko, a te railgany tylko tak powalałem, żeby... No, żeby były. Powrócałem je na te tyczki. Ja stwierdziłem, że będą wtedy trudniejsze do zestrzelenia. Taką tyczkę dosyć trudno trafić. No i pozwala to całkiem zaoszczędzić, powiedzmy, miejsca na kadłub. Do stosowania takich tyczek. Dobra. Dobra, zobaczmy, jak to się sprawdzi. Już parę razy nim walczyłem. Poza tym, że troszkę kiepski ze mnie snajper, to jednak ma jakiś chyba sens ta konstrukcja. Więc zobaczymy, jak tym razem pójdzie. Ja znowu będę musiał troszkę poczekać w kolejce, więc ponownie to się wytnie. Dobra, to mnie przeraziło trochę. Nagle. Dobra, jesteśmy w kolejce. Mam jednego lecznika. Tym razem mam 2 SMG. Przy czym tylko jeden jest czołgiem. Przeciwnik ma 2 SMG czołgi. Więc może mieć trochę przewagę. I ma troszkę mało lataczy, jak na mój gust. Oczywiście camper chciałby jak najwięcej lataczy, ponieważ najłatwiej zestrzeliwać. Okej, dobra. Dobra. Skoczymy sobie, podlecimy troszkę i zaczniemy powoli się kampić, że jacyś jakby teraz sonni latacze się niedługo pojawią. Na przykład ten fan. Okej. Okej, niepotrzebnie przeładowałem. Okej, okay, a tam ktoś mnie nieźle urządził. Jakiś latacz również. Okej, okay. Spoko. Pan się dosyć agresywnie wysunął, jak na kampera. Więc całkiem nieźle mu to chyba wyszło, bym powiedział. To jest jakiś bug z tym stereo. Okej, zgadzam się. Okej, to było kompletnie. Okej, okay. Parę słabych strzałów. No, trzeba, muszę w tamtych latających panów chyba bardziej celować. Tesla flyer spotted. Prawie z dużych odległości można tym railem strzelać.
rzadko nim gram, więc w sumie dopiero tak powoli doceniam. Okej, 6 strzałów. Jestem typowym 6-strzałowcem. Okej, tego pana zaraz nim się zajmiemy. Też nie widać go. Okej, tutaj co mogę? Okej, jeszcze 2 strzały mi zostały. Okej. Ale całkiem spoko strzały. Szkoda, że nie miałem strzał, to mógłbym go całkowicie strącić. Okej, tam jakiś pan się zadomowił. Jest kiepską wiadomością. Tak, tylko z 2 skrzydłami mam bardzo słabą zwrotność w powietrzu. Ale to jest tylko dodatkowe, zapasowe. Miło by było, jakby ludzie z drużyny więcej oznaczali celów. No, to dużo pomaga snajperom. Okej. To mi daje znać, że nie chce mnie tu widzieć. Okej, okay, poruszymy, może tutaj znajdziemy coś. Witam pana. Miłego dnia. I co tu jeszcze mamy? Coś się tu strzela z MG. Zaraz może kogoś wyhaczymy. A, w ostatniej chwili mi zszedł pan z strzału. Tak, dokładnie. Tak, za tego medyk dosyć sprawnie obsłużył. Ale zaraz i on za to zapłaci. Plasmacopter spotted. Real flyer spotted. Real hover spotted. Okej. Się jakoś się nie strzelają. W sumie nie ma potrzeby, żebym się nie krył podczas przeładowania. Tutaj się strzelają. Przejdę się, zobaczę, czy coś tu mogę zrobić. Okej. Okay. Muszę uważać. Nie ma żadnej ochrony przed strzałem. Więc nie ma potrzeby, żeby się tak wystawiał. Your middle fusion tower is under attack. Okej, dobry strzał. Okej, trzeba jednak trochę z wyprzedzeniem celować. Plasmacopter spotted. Jak się cel rusza. Your middle fusion tower is under attack. Tesla flyer spotted. Tutaj ktoś idzie, dosyć. A, nie idzie, raczej leci. Chyba nie idzie nam za dobrze, skoro tracimy tarczę. Jak się tylko siedzi z tyłu, to łatwo nie zwracać uwagi, co się dzieje na mapie. Ciekawe, to jest ta sama plazma, w której w ostatnim meczu spotkałem. Tak, kiedy grałem Hornetem.
O, Surrender od razu. Dosyć trochę, powiedziałbym, przedwczesny. To jest niestety wada tej konstrukcji. Okej. Okay. Musi go ustrzelić. On mnie ostrzeli. Nie! Muszę uważać podczas latania, żeby się nie przewrócić. Okej. Okay. Jakaś grupa operacyjna leci chyba za... wziąć to ubierze. Tesla Flyer spotted. W sumie całkiem fajna konstrukcja, podoba mi się. Okej. To nie wygląda dobrze. SMG hover spotted. Troszkę się przewróciłem na bok. Tower has been captured. Your fusion shield is now active. Plasma copter spotted. Dobra. SMG tank spotted. Coś tu się strzela plazmą. Plasma flyer spotted. Nie widzę co. Okej, to był słaby strzał. Okej. Będę zregenerować moje nóżki. Troszkę one ułatwiają kampienie. SMG tank spotted. Okej, okay, lepiej. SMG hover spotted. Your top fusion tower is under attack. Źle tego pana dało się chyba urządzić. Tego pana należy szybko urządzić, zanim coś głupiego wymyśli. Plasma copter spotted. Okay. Your top fusion tower is under attack. Your top fusion tower is under attack. Tak, widziałem jakiegoś latacza, więc... to się tam wybiorę. Okej, okay. Dobry strzał, chociaż tak podczas lotu to zazwyczaj się nie udaje przycelować nic. Okay. Zobaczmy, co tutaj uda się wypatrzyć. Aha. Nie chcę zwrócić uwagi, z drugiej strony jest za daleko, żeby nie go tak strzelał. Bottom fusion tower has been captured. A player has disconnected. Your respawn times have been reduced. Your top fusion tower is under attack. To nie fajnie, że ktoś nas spotted. Plasma copter spotted. Your top fusion tower is under attack. Your top fusion tower has been captured. Okej. Cofam się. Nadal słaby widok ten mam. Tak, jak przychodzi co do czego, to nadal nic nie widać.
Okej. Okay. Ktoś mnie urządził, nawet nie zauważyłem jak. Kiedy. Okej, okay. Może uda mi się wrócić do bazy. Your bottom fusion tower is under attack. Plasma copter spotted. Your bottom fusion tower is under attack. No wiecie co, to fajnie ma sensu. Dobra. Your bottom fusion tower is under attack. Tak jak przewidziałem, bez konkretnej ilości naziemnych SMG to mecze troszkę ciężkie bywają. No dobra, zobaczymy. Na razie można by stwierdzić, troszkę wyrównana jest gra. Wtedy jak właśnie to powiedziałem, to mi przejęli nam wieżę. Tesla flyer spotted. Plasma copter spotted. Oh! Strzały do trupu. Plasma copter spotted. Chciał być całkiem szczęśliwy strzał. Ale zdarza się. Okej. Teraz przydałoby się wycofać. Zanim nasz oprawca nas wykończy. Tesla flyer spotted. Aj, przepraszam. Tak. Kiepskie strzały z mojej strony. Tesla flyer spotted. Okej, okay. Tego pana przydałoby się zdjąć. Okej, okay. Może były troszkę lepsze strzały. Mam nadzieję, że ktoś już go wykończy. No i niestety chyba tracimy graczy. Co nie jest zazwyczaj dobre. Okej, okay, coś tutaj chyba ciężkie walki trwają. Okej. Okej, okay, mam szansę jakieś dotrzeć jeszcze. Jest! Jest! Haha, zwycięstwo. Dobra. Możemy się zemścić na naszym oprawcy. Okej. Gdyby mamy Railów 3. Okej. Nie wygląda dobrze. Okej. Szkoda, że zabrakło nam tarczy. Okej, niestety będę musiał się obrócić. Okej, zaraz tutaj sam podjedzie. Tylko przy... damy ciepło. Okej. Uda mi się wycofać. Wreszcie ktoś zawalczył dla nas wieżę. Okej. Okay. Coś tu się popsuło, ale chyba źle na tym nie wyszedłem. Okej, okay, zobaczmy tam. Czy uda mi się coś ugrać? Okej, okay, chyba kogoś widziałem tutaj. Może się zaraz przywitamy. Your middle fusion tower is under attack. No bo i nie.
Okej. A jednak widziałem kogoś. Your middle fusion tower is under attack. Okej. Tu się strzela. Rail hover spotted. Your middle fusion tower is under attack. Your middle fusion tower has been captured. Your fusion shield has been deactivated. Się chyba szybko skończy bardzo źle znowu. Okej, myślałem, że to nasz medyk, ale chyba nie. Your plutonium reactor is under attack. Wtedy mi się przydał. SMG hover spotted. Okej, da. Plasmacopter spotted. Plasmacopter spotted. Your plutonium reactor is under attack. To nie wiem, czy to wina mojej drużyny, ale staram się wybijać jak najwięcej robotów, a ciągle przylatują kolejne i... chyba jakby wina troszkę ogólnie słabej wydajności drużyny, jeżeli chodzi o rozwalanie wrogów. Chociaż może sam też nie jestem ekspertem, snajperem. Da, ale to już jest pograne. Your plutonium reactor is under attack. Jeszcze pozwolimy wrogiej drużynie dokończyć dzieła zniszczenia. Ostatnie klocki by im zostały. No już się nawet nie będzie narzpił. Dobra. Tak, mieli znacznie wyższe poziomy od nas. Wow, miałem 13 poziom jako jedyny w drużynie. Więc może aż tak źle mi nie szło, co? No, znowu będę, powiedziałbym, będę się przechwalał, że prawie najwyższy wynik w drużynie, ale co tam, liczę się, że się przegraliśmy. Tak, okej, szkoda, chyba szło mi całkiem nieźle, więc szkoda, że to nie udało się wygrać, no, no cóż, tak bywa. Dobra. Więc ogólnie z mojej strony tego robota oceniam całkiem nieźle. Całkiem przyjemnie mi się nim strzela. Jedynym największym nim problem to chyba ten brak tarcz, chociaż snajperowi tak często się aż one nie przydają. Oraz to, że się często wywraca, tak jak widzieliśmy. A poza tym, jak dla mnie całkiem okej konstrukcja. Nie wymagała zbyt dużo przemyślenia. Więc jakbyście chcieli zbudować snajpera, to tutaj macie pomysł. Okej, dobra. To na razie tyle będzie. W następnym filmiku może wiecie, co zrobię. Jeden film z tej nowego trybu gry. Zobaczymy, co tam się dzieje. Okej, ale póki co dziękuję wszystkim za uwagę. Na razie, cześć.